sportowcy jedzą truskawki, to tego się pewnie dowiemy za chwilę, ale chcemy Państwu teraz opowiedzieć i zapytać przede wszystkim naszych gości, czy połączenie nauki i sportu to połączenie w ogóle możliwe, czy to się wyklucza? Razem ze mną są pan Jarosław Krzystolik, wicedyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bielsku-Białej. Dzień dobry. Jest także pan Tomasz Kaczmarski, psycholog sportu. To co możliwe jest to połączenie, czy w ogóle nie? Albo proporcje trzeba zachować? Znaczy, ja myślę, że jest możliwe to połączenie, natomiast będzie zależało od środowiska i sportowego, i od środowiska szkoły, tak? Czy umożliwi się zawodnikowi w taki sposób efektywny łączenie tych dwóch struktur. Czyli trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić? Nauczyciel musi wiedzieć, musi obserwować? Ja myślę, że nie chodzi o odpuszczenie zawodnikowi, bo zawodnik musi mieć stawiane cały czas jakieś wyzwania, tak? I realizować zadania, natomiast bardziej chodzi o stworzenie mu możliwości zaliczeń w jakichś innych terminach, tak, wtedy, kiedy będzie miał trochę więcej czasu. Musimy wziąć pod uwagę, że im wyższy poziom sportowca, tym więcej czasu poświęca na realizację zadań w sporcie. Panie dyrektorze, tak jest właśnie w szkole, że wyjeżdżają na zawody, ciągle ich nie ma i tu nauczyciel, nie wiem, języka polskiego musi być elastyczny. Na pewno tak jest, natomiast ja myślę, że ważniejsze są mechanizmy, które szkoła musi stworzyć po to, żeby te dzieci wiedziały, co może im pomóc na danym etapie własnego rozwoju sportowego i na etapie edukacji, żeby wyciągnąć tak zwanego maksa z tego, co się robi, prawda? U nas w szkole jest to zrealizowane w ten sposób, że mamy bardzo silną współpracę wychowawcy klasy z trenerem, do tego stopnia, że ci ludzie ze sobą po prostu muszą rozmawiać po to, żeby znać problemy zawodnika, problemy ucznia z jednej i z drugiej strony i odpowiednio na nie w jakiś sposób reagować. Ja teraz pozwolicie sprawdzę i porozmawiam z młodymi, czy oni to wszystko potwierdzają, co my tutaj tak pięknie powiedzieliśmy Państwu. Wiktoria Berdys, druga klasa Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale Jan Dudek jest też z nami, absolwent tegoroczny tej szkoły. Wiedzieliście zawsze, że tylko sport? Ja na samym początku nie byłam aż tak ukierunkowana na sport, bo ja gram w piłkę mniej więcej 4 lata. Wcześniej czyli dosyć późno zaczęłaś grać w piłkę. Tak, dosyć późno. Znaczy grałam tam z kolegami na boisku, ale dosyć późno tak zaczęłam, można powiedzieć, bardziej profesjonalnie uprawiać futbol i zainteresowali się mną właśnie na boisku trenerzy i jakoś tu tak trafiłam i potem już do liceum wiedziałam, że tutaj przyjdę. A jak z matmą u ciebie? Z matmą? Z matmą dobrze. Wybroniłam się na piątkę, więc całkiem nieźle. Czyli da się łączyć naukę ze sportem i osiągać i tu dobre wyniki? Tak, da się. Jest to na pewno bardzo trudne, bo oprócz tych zajęć typowo właśnie szkolnych mamy jeszcze treningi. No i ja i Jasiu mamy jeszcze potem wieczorami treningi z seniorami, więc jest to dosyć ciężkie, ale da się to jakoś połączyć. Czyli Jan, ile godzin dziennie trenujecie tak naprawdę? Zazwyczaj są to 2 godziny, choć w szkole czasami mieliśmy po 2 treningi dziennie, a czasem też dochodził basen rano. Więc no to tak oscylowało wokół 2 do 4 godzin dziennie w naszej szkole. I właśnie pomiędzy jeszcze matematyka, biologia, pomiędzy matematyka, wszystkie, polski. Wszystko, niczego nam nie odpuścili. Nie mamy żadnych przywilejów ze względu, że jesteśmy sportowcami. Wszystkiego się uczymy tak samo jak inni. No to jaki jest wasz sposób na to, żeby to połączyć i to połączyć i niczego nie stracić, jeszcze mieć znajomych i czas na to, żeby wyjść? No i tu właśnie jest cały problem i chodzi o to, żeby właśnie sobie znaleźć czas na wszystko, ale też jeżeli chodzi o naukę, to najwięcej zależy od zawodnika, od siebie, od ucznia, ale też od rodziców. Jeżeli rodzice gdzieś tam cię przymuszą, gdzieś tam na ciebie będą od ciebie coś wymagali, to na pewno sobie poradzisz w szkole i będziesz przychodził z klasy do klasy, nawet te oceny będą dobre. Bo jeżeli chodzi o mnie, na pewno Wiktoria też tak ma, że po 12 godzinach czy 10 godzinach, które spędzamy tutaj, przychodzimy do domu zmęczeni, wykończeni, no i nie ma się ochoty. Zaglądać do książek to naprawdę czasami wymaga cudu, ale gdzieś tam rodzice łagodnie prosili, rozmawiali i jakoś nam to wychodziło. Podsuwali książki potajemnie. Tak. Ja skończyłem szkołę, napisałem maturę. Jestem z siebie bardzo zadowolony, więc na pewno im to zawdzięczam. No ale co dalej, sport również, czy nie? Jasne. Już jesteśmy na tym poziomie razem z Wiktorią, że raczej nie opłaca nam się. Czyli żadna matematyka, nic z tych rzeczy. Nie, może dodatkowo? Może dodatkowo, choć na pewno myślimy o przyszłości, o studiach. Być może w kierunku sportu, być może w różnych innych kierunkach. Jest naprawdę
aktualnie jest morze możliwości. Jeżeli chcielibyśmy teraz zostać polonistami, możemy iść na polonistykę i poradzimy sobie z trenowaniem i z graniem na pewno. To trzymam za Was kciuki w takim razie. Powodzenia życzymy. Wyjątkowa młodzież, drodzy Państwo. Na przerwę teraz będziemy Państwa zapraszać po tych wszystkich sportowych wrażeniach.